z tej strony Krzysiek, dzisiaj ponownie zagramy w Half-Life 2. I tak. No z tego co patrzę tam, to nikogo nie ma. To mógł rzucić beczkę z wybuchową. Myk, do to. Dobra, jedziemy szybciutko tu. No i pięknie. No i teraz sobie jedziemy tutaj tym tunelem. Chyba, że zahaczymy o... o centymetr. Czekajcie. Dobra, już. O nie, pamiętam ten moment. To jest dosyć taki... niewiadomy, co trzeba zrobić. Okej. Bo na pierwszy rzut oka to tak po prostu... mam tutaj i oni z nas strzelają. Lecz to trzeba wysadzić tu. Ła! No kurde, jedź! Ej, ile ich tu jest? Bo naprawdę jest ich tu od... groma. Jedź tu! Dobra, tu. Doskonale. To zrobiliśmy normalnie, nie? Mam 14% HP. No dawaj, wczytuj mnie. Czekajcie, co tutaj? Mam jakieś leczenie, bo naprawdę z moim życiem jest słabo. Tym bardziej, że za niedługo powinna być walka jedna taka. To... o niej mówiłem. Tak. O niej mówiłem. Ona jest... chuj ciężka. No to nie no, ja tam potrafiłem to przejść za pierwszym razem, ale z tyle procenta HP to wątpię. Ale wiem, że tutaj... pudła z towarem. Lecz ja teraz potrzebuję życie, a nie baterię. W ogóle jest beczka normalna, więc sobie weźmiemy ją tu, bo z tego co pamiętam, to były tutaj jeszcze wybuchowe. Ta też jest normalna, więc będziemy sobie tam ją dać.
Wiem, że tutaj wszędzie za tymi skałami są jakieś apteczki, nie apteczki. Więc dlatego to tak. Ale to jest po tej walce będę mega osłabiony, więc to też dlatego. Bo chciałem sobie też zachować tutaj leconko. To sobie dajmy tam. Bo nie chcę mi się mylić z tymi beczkami wybuchowymi, a zwykłymi. No a tutaj jeszcze jest leconko. Ale strasznie mało tego leconka. Nie było tego więcej kiedyś? I naprawdę tylko tyle? No dobra, no. My szczęście, że w ogóle się uleczyliśmy. No dobra. A więc jedźmy. Leci. Au. Musimy uważać na bomby wszelkie. Ciężko to mi się strzela. Kurde, to... On nie był tam za skałą, dobra. O nie! O nie! Chowajmy się. Au. O, właśnie tutaj powinny być te beczki. Da, musimy się utrzymywać na wodzie, bo tutaj mamy największą prędkość. Strzela. Dobra, teraz szybko, szybko, szybko. Dawaj go! Już naprawdę mało brakuje.
Pokonaliśmy go! No szkoda, że tam za bramą, ale chyba tam i tak będziemy mogli pójść za niedługo. Bo oczywiście tutaj będziemy musieli otworzyć bramę. Więc no. Dobra, tutaj. To nie jest beczka, no właśnie. No, czy tutaj nic więcej nie mam? Leczenia, nic, a nic. O, tutaj jeszcze coś tutaj zostało uchowane. Dobra, lecimy po nas Batmobil. Nie no, tak naprawdę to się nazywa poduszkowiec. Poduszkowiec. Ta, poduszkowiec. Ale nieważne, lubię to nazywać Batmobil. No, lądujemy tutaj. Co to tam po rosyjsku? Kurde. Dobra. Kapocia po 5. Czekajcie, bo tutaj powinien być ten rozwalony statek. To jest znaczy helikopter. O! Oto bydlak śmierdzi. Kurczy byk. Dobra, płyniemy sobie tędy. I tędy! Kurde, nie to. Ale dostał w bułę. Dzień dobry. Dzień dobry. Już? To dziękuję bardzo za miłe przywitanie. Tutaj mamy te granacuszki, ulala. A zobaczcie, jaki tu zapas w ogóle. No, no, no. A nawet się uleczyliśmy do końca, ulala. Czekajcie, muszę to wypróbować. Jak to ja? Super to działa.
O Boże, dawam. Idziemy sobie tędy. Tędy. To sobie przełączmy i mamy tam drabinę teraz. Doskonale. O, otworzyliśmy teraz to tu. I teraz sobie wrócimy. Tędy. Bo jeszcze tutaj zostawiliśmy naszego Batmobila, co to było kompletnie... No co, może nie kompletnie głupie, ale to też nie było potrzebne. Dobra, jedziemy. Dobra, zapiszę tylko grę. Okej. I płyniemy. O, uda nam się! Perfekcyjnie, normalnie, no. Ej, czemu mamy taką grafikę teraz? Ej, czemu mamy teraz taką grafikę? Czekajcie. Dobra, już jestem. Ogółem okazuje się, że aktualnie od tego momentu, nie wiem jak będzie późniejszej części gry, po prostu cienie bagują całą grę. Jak? A tak, że po prostu kolory są inne. Przyjmą się kolory. I na przykład ta ziemia byłaby czerwona na przykład. A shaderów dalej by nie było. No dobra. Tutaj doszliśmy do kryjówki Eliego. Czyli tam, gdzie chcieliśmy się przenieść od samego początku gry. Może znajdziemy tutaj buraka? Burak! Burak! Buracysko! No to co tutaj? Aha. We can't take any chances. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field.
Ah, there we go. You can come through now. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. A to co to za fajfus? Jestem tutaj gordofinem. A widziałeś gdzieś mojego tutaj przyjaciela, Buraka? But they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Listen to me, I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis. A dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to... Oh, dzień dobry. Oh, here's Eli now. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now, let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. Oh, tutaj jestem teleporter. It took you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Feel free to look around. Dobra. Zamknięte. Oh, Dr. Freeman, you should stay with Eli. Go on, I'll rejoin you shortly. Portiguany. You go ahead, Dr. Freeman. Spend some time with Eli. I'll be back as soon as I catch up on some work. Nie ma go. Znaczy szukałem tego, Jimena. No jest dobry, nie lubię cię. Fine scientist, Judith. She was up for your job at Black Mesa, but you edged her out with your Innsbruck experience. Oh, Gordon! Oh! Gordon said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. A to co? Take a look at this, Gordon. Ooh. Na pewno ci tam pomoże to. We've almost got that portal working again. But I wouldn't blame you. A to co tu? O, dzień dobry. Alex, I thought you were on watch. The
Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the combine thyristor. Are you blaming? Sora, Sora! Boże święty, zapomniałem o napisach. Blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time, as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. Zamknij się. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. No, dawaj. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Da, będziemy tutaj kończyć odcinek, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. No i dajcie łapkę w górę, subika. No i możemy się żegnać, więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.